Witam, ja jestem porucznik Oskar, a za mną jest porucznik Kilo. A w dzisiejszych wiadomościach opowiemy o wczorajszym nagłym ataku separatystów na jednostkę Alvara oraz wspomnimy o wczorajszym pożarze w szpitalu wojskowym. Wczoraj podczas wieczornego rozmieszczenia jednostek na planecie doszło do nagłego ataku sojuszu separatystów, który bardzo zaskoczył siły Republiki. Ni stąd, ni zowąd wróg przejął kilka ważnych punktów strategicznych. Bitwa była bardzo zaciekła, gdyż siły separatystów z nadzwyczajną prędkością wysadziły akramator. Po 2 godzinach zmagań żołnierzy Republiki wszystkie droidy zostały wyeliminowane. Liczba poległych to około 800 żołnierzy i 150 rannych. Wczoraj około godziny 23.30 doszło do pożaru w wojskowym punkcie medycznym. Agenci RSW zajmujący się tą sprawą nie ujawnili nam jeszcze, co spowodowało pożar. W trakcie tych wydarzeń spłonęli prezenter porucznik Monk oraz sierżant żandarmerii wojskowej. Obyło się bez poważnych obrażeń u pozostałych 40 żołnierzy obecnych w szpitalu. Chcemy również poinformować o powstaniu 7 grupy operacyjnej pod dowództwem porucznika 7242. Jeżeli ktoś chciałby się dołączyć, zapraszam do skontaktowania się przez radio DC w odnośniku zamieszczonym pod dzisiejszymi wiadomościami. Nasze studio przekazuje darowiznę w postaci 15 milionów kredytów na rozwój grupy porucznika Hela. My również chcemy przysłuchać się w tej wojnie. To tyle na dziś i życzymy dobrego dnia lub nocy. Dobra, to co robimy to? No polecimy koło. Nie no, chyba dzisiejsze wiadomości się udały, prawda? Też mi się tak wydaje. Ej, co to jest? Uciekaj! Wzywam ochronę, zostanie, nie? Żadna armeria wzywana po studiu, na tych...